Siema do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szypson i dzisiaj 19.19 kolejny odcinek. I dzisiaj bardziej halloweenowy odcinek z tego powodu, że mamy Minecrafta, w którym o godzinie tak naprawdę 12 w nocy zmieniają wszystkie moby się w takie potwory, że to jest tragedia totalna. Na przykład owca zmienia się w takiego, w taką owcę z pająkiem jakby. To jest mocno straszne, widzowie, więc dla widzów o słabych nerwach ten film nie jest dla was zdecydowanie. Zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie klucz łapki w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19.19, więc uważam, że warto. Oczywiście wszystkie linki ważne w opisie, a ja nie przedłużam, lecimy z filmem i jest ze mną dzisiaj Bzyku. Halo, dzień dobry, o, witam. Witam bardzo serdecznie, jesteśmy oczywiście na świeżo stworzonym świecie, w którym te wszystkie moby, które widzimy dookoła, wszystkie konie, jakieś kury i inne takie możliwe, że zamienią się w najgorszy horror, jaki w życiu widzieliśmy. Ale zanim to, musimy się przygotować na tą walkę z nimi, ponieważ one są dosyć mocne i ty tam kop drewno, ja będę je tutaj skradał. To ale jest czekaj, dobry... kiedy one się zamienią? Ja nie rozumiem. W nocy. Są fajne. W nocy, tak. Teraz, teraz są spoko, ale jak przyjdzie noc, to jest totalny koszmar. One się zamieniają w moby, które zaczynają nas gonić, chcą nas zabić. I w sumie nie tylko nas, ponieważ będą chciały zabić też villagerów. Wszystkie w sumie pozytywne stworzenia zabijają te moby. Oczywiście nie wszystkie moby się zmienią, tylko część z nich się zmieni i one będą atakować siebie nawzajem. W sensie te złe będą atakować te dobre. Tak to, tak to działa. No i w sumie, Bzyku, musimy się przyłożyć. Musimy tutaj zrobić taki secik, taki wiesz, tak się uzbroić, żeby totalnie nie miały z nami szans. Więc... Ale czy my nie powinniśmy zacząć zabijać teraz w sumie te, tak jak ale to się nie, no nie, no bez przesady, to nie róbmy tak. One się będą i tak respić przecież, nie? Więc to jakby tu chodzi o to, że... Nie, wiesz, to jakby chodzi o to, że... Kurczę, no jednak nie ułatwiajmy sobie, nie? Jednak po to nagrywamy to, żeby jednak spróbować zawalczyć z tymi mobami, a nie, że zabijemy je i co tam za cicho. Kichane widzowie owce, chcą zobaczyć, widzowie chcą zobaczyć owce pająka, rozumiesz? Więc muszą... Co? Owca pająka? Ale o tym mi nie mówiłeś. Pająk. Ej, ja cię kręcę, dobra, mówiłem. Ej. Tak? No dobra, nie słyszałem. A, nie słuchasz, no okej, okay, dobra. Niech ci będzie. Nie no. Tak na serio, to no musimy się przygotować, no co ja mam ci powiedzieć, ale... Tak, tylko wiesz co, jakby, no mamy mało czasu, no bo tak naprawdę czekamy tylko do nocy, przyjdzie noc, to jest po prostu w tym momencie, no ostatni gwizdek na to, żeby się przygotować i będziemy walczyć z tymi mobami. Ja bym chciał stoczyć walkę w sumie z każdym z nich, zobaczyć jak to będzie, więc jakby, no wydaje mi się... Miętności, wszystko? Tak, tak, ale wiesz co, najpierw żelazo potrzebujemy, ja widzę węgiel, więc ja idę od razu po ten węgiel, żeby go ogarnąć. Ja chyba nawet wiem, gdzie ty jesteś tutaj, ja już nawet mogę zabić tego Iron Golema, wszystko... To zabij go, no w sumie to jest dobry plan. Nie wiem, jak silne będą te stworzenia, te moby, nie wiem, ty już miałeś z nimi styczność wcześniej? Nie, ja tylko widziałem, jak one wyglądają jakby na papierze, ale nigdy nie widziałem ich na żywo, więc zobaczymy, jak się to wydarzy i czy będzie jakakolwiek z nimi szansa wygrać, czy niekoniecznie. Ja robię sobie, wiesz co, kilof na początek, taki, znaczy drewniany, bo kamienia jeszcze nie mam, ale zbieram sobie też węgiel, więc jak znajdziesz gdzieś żelazo, to krzycz. Bo muszę je wykopać. Dobra, dobra, tak musimy, będzie. Musimy, ja wiesz, jakby tego... nie liczę na to, że diamenty znajdziemy, ale liczę na to, że znajdziemy chociaż żelazo, nie? To, na to liczę, mamy w końcu na to cały dzień. Żelaza, zbroja by się przydała. Ty orientujesz się, ile trwa noc w Minecraft, znaczy dzień w Minecraft? Nie mam pojęcia, nie jest to przypadkiem 12 minut po dzień i noc, tyle trwa? Całkiem możliwe, całkiem możliwe, że 12 minut, aczkolwiek ja słyszałem też, że 8, ale już sam nie wiem w końcu ile ma to minut, w każdym razie... Możemy spotkać się po środku, załóżmy, że 10 minut ma noc i to jest elegancko. Super, dogadani, świetnie. Dobra, ślicznie, no ja mam żelazo, nie wiem jak tam u ciebie. Ja robię sobie podstawowe narzędzia jakieś, takie jak na przykład robię sobie też żarcie. I no robię też... No ja sobie kopię akurat, nie wiem, potrzebujesz czegoś, jakiegoś tutaj surowca, może jedzenia, bo jest bardzo dużo tutaj chleba, dzięki wiosce. Ja mam chleba, wiesz? Ja mam stak chleba. O, no to elegancko, no to w sumie jedyne co teraz nam pozostaje czekać... Nie, tylko żelazo, to jest najważniejsze, wiesz? Jakby więc ja myślę, że jakaś... Trzymajmy się tej wioski, bo wiesz, tutaj jest dużo zwierząt, więc będziemy mieli jakby możliwość zobaczyć jak one się zamieniają, czy coś tego typu. Tak. Ale musimy znaleźć gdzieś tutaj kopalnię w pobliżu, albo wkopać się pod ziemię na szybko. Sprawdzić. Tylko ciągle trzeba kontrolować, czy nie jest noc, bo najgorzej będzie jak wyjdziemy na zewnątrz, a tam będziemy widać dzień. Ej, tak, no ja bym nawet, wiesz co, zrobił taką bazę podniebną. Dobra, ja to robię. Może czekaj, tak, one może mogą, tak. Te moby mogą niszczyć w ogóle bloki, czy coś takiego? Nie. Chyba z tego, co mi wiadomo, nie mogą niszczyć. To jest tylko, one się tylko zamieniają i niszczą inne moby, po prostu te dobre, te złe niszczą. No dobra, rozumiem cię. To w takim razie ja tutaj robię moją piękną taktykę, czyli robię żelazną łopatę, bo dlaczego? Nie, po co ci żelazna łopata? Ej, to jest najbardziej zmarnowany chyba żelazo, najbardziej zmarnowane jakieś dar. No co ty gadasz? Nie, na co ci żelazna łopata? No po co? Żeby kopać dirta i zrobić bazę podniebną. Nie, mówię ci, Szypson, to się nie znasz, ty sztuka przetrwania w Minecraft.
Tu trzeba, wiesz, unikać robić. Musimy, wiesz, być bardzo bezpieczni. My nie możemy sobie pozwolić, żeby zginąć. My musimy być mega zabezpieczeni. Dobra, nawet taka będzie. Baza z Dirta. Zaufam ci, okej? Okay? Ale to jest coś. Baza z Dirta? No tak, no przy takich bombach, które nie rozwalają tych, to w sumie masz rację. Ma to jakiś sens, nie? Ale mówisz, że mi się wydaje, że wiesz, ja nie będę się chował, ja się będę z bił. Ja pierwsze co robię, to robię siekierę i robię tarczę i lecę z nimi. Lolo. Dobra, a chcesz może właśnie tarczę, czy zrobić ci taką tarczę? A piękną? Masz żelazo? Mam dwa żelaza akurat. Jeszcze, no to na dwie tarcze, a ja akurat jestem w kopalni i liczę na to, że coś tu znajdę. Wiesz, tak? No ja mam pięć jakoś tam pięć strasznie jeszcze... ciemno tu mam. Dobra, robię sobie pochodnie. No. Ej, co jest? Dobra, co się stało? Nie mogłem zrobić pochodni, czaisz? Jak się zepsuło na chwilę. Wow, szkielet! Ajajaj. Dobra, weź tam zrób, dobra, to wiesz co, podzielmy się za zadaniami, także ty robisz najlepszą bazę, jaką się da zrobić, po prostu. Żebyśmy byli tam bezpieczni, a ja się zajmę tym, żebyśmy mieli jakieś uzbrojenie. Aczkolwiek ty zrób te tarcze, bo to jest akurat dobre, żebyś to zrobił, skoro już masz te żelaza, a ja zrobię nam siekiery. Siekiery czy miecz wolisz w sumie? Siekiery. No dobra, siekiery, takie typowe speedrunnerskie podejście, rozumiem. Siekiera najlepsza na wszystko, to raz zabijasz na dwa ciosy, rozwalisz drewno, same plusy. Prawda, ja wolę siekierę, ja jestem team siekierę. Ja też wolę siekierę, no. Ja szczerze mówiąc, to odkąd się dowiedziałem, że siekiery tak dużo biją, przestałem w ogóle robić miecze. Serio. No tak. Autentycznie robię po prostu siekierę od razu żelazną i na żelaznych siekierach lecę całą grę tak naprawdę. Jest tylko jeden minus siekiery, że nie możesz zniszczyć nici w kopalni. No dobra, ale to po to robisz drewniany miecz po to robisz. No tak, co, drewniany miecz? Dobra, to łamiesz zasadę minecraftową, dobra, szybko, nie robi się drewnianych się narzędzi, mówisz, poza kilofem? Nie znam cię, chłopie. Taka jest zasada? No jasne, że tak, no proszę cię, zrobiłeś kiedyś drewniany, nie wiem, drewniany miecz? No nie. Albo drewniany, no właśnie, no to... siekierę? No też nie. No, może się czasem robi, jak na przykład brakuje, jak jest jakaś mapka survival, jakiś skyblock czy coś, ale nie, no proszę cię, no nie wydaje mi się, no to są ludzie przeklęci. No dobrze. Ja omijam takich ludzi szerokim łukiem, jak tak? Ja widzę, że ktoś robi, tak, robi drewniane. Ja słyszałem, że Dawid zawsze robi drewniane. Co? Nie gadaj, no dlatego go omijam szerokim łukiem, zresztą, no, zgadza się wszystko. Okej, dobrze. Dobra, powiem ci tak, super bazę. Ile mam żelaza? 39. Co? No. Ile ty nazbierałeś tego? Ale weź nazbieraj na dwa piecyki, bo tutaj my nie przerobimy. Mam na skór, chopie, mam na tyle pieców, że... O kurczę, spadł mi żwir na łeb i spadł prawie. Oj, ty, bądź ostrożny. Ale coś zmienia? No właśnie, wiesz, nie, o kurde, chociaż w sumie nie wiem. Tego nie wiem, to by można było sprawdzić też w sumie, no dlaczego nie? Powiedz nawet... mi, jak wygląda sytuacja z dniem i nocą tam? Dniem i nocą? No i moje jest już koniec dnia, jest zachodzi. Zachodzi, słońce, więc ale ja muszę jednak... powoli wychodzić z tej kopalni, bo ja już... Jest 78% O kurde, zaraz ginę, mnie moby nawalają. O nie, no proszę. Oj, nie rób tego, Szybson, może ci pomóc. Tepnąć się, spadłem. Nie. O kurde, creeper. Nie! Oj, koniec, po Szybsonie, GG. O nie, lecę do tej kopalni, mam nadzieję, że to znajdę. Dobra, Marek, ja schowałem wszystkie syfy do skrzynki. Zaczyna się noc powoli, też. Więc zaraz tutaj będą się te moby wszystkie zmieniać. Nie, to się stary zapowiada. Bardzo niedobrze. Ja już mam tutaj przygotowane jakieś rzeczy. Masz też ten, masz... Gdzie ty masz żelazne? To jest żelazne? Ja ci dałem żelazne. Masz żelazne, dobra, myślę, że to jest kamienne, dobra. Słuchaj, jesteś gotowy na walkę? To jest ten moment, w którym trzeba stoczyć batalię życia, chłopie, tutaj co powiesz o twojej bazie? Powiem ci szczerze, że jest to jedna z najlepszych baz, jakie widziałem. Bardzo mi się podoba, że jest wysoko i tu nas nie dorwie żaden zły nic po nim. Masz rację, ale wiesz co, ale ja tak patrzę i tak w sumie nie widzę, żeby coś się tutaj zmieniło, więc choć rozdzielimy się. Jak ktoś coś zobaczy, to mówi, to niech mu... Ej! Chyba co? Coś tam... Nie, dobra, wydawało mi się, że coś tam widziałem, ale nie, to jest tylko koń. Kurczę, tam, no ale daleko. Też tam się popatrzyłem przez chwilę, dobra. Jest noc, więc tak naprawdę lada chwila powinny się zamieniać te moby. Tak, więc... wiesz co, zróbmy tak, że ty pójdziesz w jedną stronę, ja pójdę w drugą i jak coś znajdziemy, to dobra, po prostu dobra. Powiemy, dobra? Dobra, to plan. Schodź, wiesz co jest najgorsze? Że nie zrobiliśmy sobie wiadra. A masz jeszcze jakieś żelazo? Nie, ale mam koble, jak chcesz, to możemy tutaj patrzeć, to możemy tak się podbudować, tak. Ale nic nie zostało nam żelaza, wszystko wykorzystaliśmy? No, ja mam jeszcze, czekaj, no nie, no mam jeszcze, dwa żelaza mam, a nie, czekaj, jedno, mam, dobra, mam trzy, akurat na gadarkach. O, świetnie, to bym sobie zrobił na szybko jeszcze. Gdzie ty wziąłeś crafting? Bo tam nie ma. No, łap. Dobra, to daj szybko.
Bo generalnie, no ja myślałem, że wiesz, że ty już tam postawisz jakiś crafting. No, jeden, no ale ja nie zbierałem drewna, byłem w kopalni ciągle. Dobra, mam wiadro, to jest najważniejsze. O kurczę, spadłem se na dół, dobra. O nie, goni mi jakiś sobiaczek, ale dobra, ja szybko tutaj podchodzę, tu se wodę biorę. Gdzie jest ten zombiak? A tu jest, kurczę, tak się trochę zapodział. Dobra, kurczę, gdzie są te moby, które się miały zmieniać? To jest tutaj ten zombiak, który się właśnie zamienił, widzowie. To jest cały odcinek, dziękuję wam bardzo. Żartowałem oczywiście. Dobra, gdzieś trzeba znaleźć. Dobra, słuchaj, może się trzeba do nich zbliżyć, czy coś tego typu. Tutaj jest owca, czy ona się zmieni? Halo? Nie mam pojęcia. O kurde, na ciosa ją zabiłem tą siekierą. Te siekiery są potężne. Ej, halo, powinny się zmieniać. Halo, dlaczego one się nie zmieniają? Co się dzieje? Czekaj, ja tutaj mam jakieś oprzy... Dzieje się coś u ciebie? Idę do ciebie. Ej, dobra, ja cię kręcę, dobra, co tu się dzieje? Dobra, gdzie ty byłeś? To jest nienormalne, ej, to jest jakiś spawn, czekaj. Chodź do wioski, chodź na środek. A, widzę. O kurde, to jest jakiś nienormalny spawn, nie? Co tu się dzieje? Ej, ale tego wcześniej nie było, czemu to był nasz spawn? Co tu się dzieje, stary, co jest? O kurde, o nie, są te... Gonią mnie te owce, Nie, ja stąd uciekam, Ale, ja robię patrz tam, co mnie uderzyło? Nie, ja robię bazę z kobla, szybko, chodź tu do mnie. Dobra, już idę. Kurde! Dobra, ej, ja cię kręcę. Czekaj, bo chcę tam wyjść. O nie, zrobiłeś ten. Nie mam czym się podbudować, rzuć mi coś! Łap. Hop, osiem kobla, nie! O nie, spadł na dół! Dobra, spokojnie, czekaj, mam jeszcze trochę wypłynę dobra, tu, dobra, pięknie, mam, ślicznie. Jestem na górze, okej. Okay. Dobra, słuchaj, szybko przeanalizujmy sytuację. Widzisz te świnie? Jedna, taka głowa ze szczypcami i te owce. Ja nie mogę, jeszcze czekaj, są owce, świnie i jeszcze jakiś mob tu jest gdzieś, jakiś inny, czy nie? Ej, tam creeper wybuch. One atakują też creepery, czyli one wszystko atakują, no, ale one są wściekłe. Dobra, stary, to jest noc halloweenowa. Ja wiesz co, jak one atakują, widzisz to? Nie, dobra, chłopie, ja nie mogę tu stać, ja lecę z nimi walczyć. Ja obiecałem sobie, że stoczę z nimi batalię i ja sobie tego nie odpuszczę. Ja to lecę robić, chodźcie tu. Chodź tu, kurczę, owco. I bum, cios jeden, on jest silniejszy niż owca. Ale chłopie, na dwa ciosy, jakie one są, nic nieznaczące jeszcze, kurczę, przecież patrz, one znikły już wszystkie. To są zaraz już tylko zwykłe moby. O nie, tu są, one się tutaj respią, Oj, dobra. Jest, ale one nic jakby nie ten. Czekaj, może one muszą chwilę postać, zanim się pozmieniają, czy coś tego typu. Nie wiem o co chodzi. Ale jakaś pojęcie szczerze, słaba ta noc halloweenowa. Nie, ale szczerze, tu jest. Nie, czemu? Ja bym powalczył. Wow! O kurczę, dobra, dostała. Dużo pije, znaczy. Tak, ale znaczy sporo, jak no wiesz, trzy serduszka, ja w zbroi. No ale powiem ci szczerze, że chociaż, no tak, no nie wiem, tak mocno średnio, w sensie myślałem, że będą mocniejsze chyba. No, ale, jakieś takie porządniejsze. Ale nie da się ukryć, że strasznie wyglądają, to na pewno. Ale bez kitu, ja będę mieć koszmary, straszne, jak tak? Ja jeszcze raz to zobaczę. Ja myślę, że ja też. Dobra, czyli to jest Halloween, w sensie szczerze mówiąc, to mnie bardziej creeper chyba straszy. O, jest kurczę, jednak podchodzi, syczy zacina za plecami. Syczy za plecami i no zabił cię w sumie w nocy halloweenową. No tak, to też prawda. Dobra, wybuchaj. O, wybuchaj, no i czekaj, no i nie. Ale jakieś porządniejsze te wybuchy są, jakieś mocniejsze. Tak, jakieś takie halloweenowe. Są halloweenowe wybuchy, słuchaj, wiesz? Dobra, wiesz co, te moby chyba mocno się rodziła ta noc halloweenowa, a wydawało się, że to takie piękne. Tak, ale nie no, w sumie strasznie wyglądały, ale chyba nie do końca były na tyle silne, żeby móc pokonać te wszystkie moby, które się zrespiły. No, i przy okazji no pierwszą, dwóch no. takich muszkieterów jak my. No więc, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na kolejnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Strzela tam jakiś szkielet. Trzymajcie się, widzimy się jutro. Wbijacie do bzyka, link jest oczywiście w opisie. Pozdro, cześć, pa pa!